Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków. Ten szczególny dzień, 8 maja, 8 maja roku pańskiego 2024. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maria Królowa, zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj wygłosić, wypowiedzieć do Państwa memorandum królewskie z okazji Dnia Świętego Stanisława. To memorandum jest na stronach internetowych. Możecie Państwo je znaleźć na stronach www.królpolski.org.pl, www.sejmwalny.org.pl, www.metrykakoronna.org.pl. Pod tym klipem będą podpięte linki, także można sobie wejść, znaleźć i w PDF-ie sobie odczytać. Także jak ktoś chce tylko odczytać, nie chce oglądać nas, naszego komentarza, naszych wypowiedzi, drodzy Państwo, to polecamy przerwać tę transmisję i od razu udać się pod wydanie, że tak powiem, elektroniczne. Ale ponieważ, drodzy Państwo, uważamy, że powaga naszego urzędu króla lekta wymaga, żebyśmy pewne słowa wypowiedzieli i pewne słowa, które publikujemy, skomentowali, dlatego też ci, co są cierpliwi, prosimy, żebyście nas wysłuchali. Drodzy Państwo, widzimy w przestrzeni medialnej III RP, którą my nazywamy Bolszewia. Drodzy Państwo, dużo chaosu, dużo wydarzeń, ale też dużo wypowiedzi. Maj to jest taki szczególny miesiąc, bo to jest Maj jest miesiącem maryjnym, maj jest miesiącem objawień fatimskim, 13 maja. Ale maj się kojarzy nam, drodzy Państwo, z 3 maja, no i właśnie z 8 maja. Bolszewia, już ta przedwojenna, drugiej RP, a może i wcześniejsza, chciała tam rzucić jeszcze 1 maja, drodzy Państwo, ale na szczęście to pseudo-święto, chociaż uważamy, że święto pracy powinno być świętowane, ale w dzień Józefa Robotnika, 18 marca mniej więcej. Natomiast 3 maja jest świętem monarchicznym, królewskim i nie możemy oddawać pola, drodzy Państwo, historykom i różnym gadającym głową, żeby w naszych sprawach, w sprawach dotyczą nas, się wypowiadali. Starożytni Rzymianie mieli takie piękne powiedzenie: nie interesuj się sprawami, czy nie wypowiadaj się, które Ciebie nie dotyczą. Zauważyliśmy, że akurat 3 maja to te gadające głowy wypowiadają się tak, jakby rozumieli, o co tu chodzi, drodzy Państwo, i no, stają się takimi, byśmy powiedzieli, głosicielami prawdy, w cudzysłowie oczywiście. Tak nie jest, drodzy Państwo. Żeby to sprostować, musieliśmy właśnie pochylić się troszeczkę i napisać ten memoriał, żeby dotarł do rządzących, dotarł do kleru, dotarł do wszystkich ludzi dobrej woli, a przede wszystkim do naszych rodaków i do poddanych. I miejmy nadzieję, że po przeczytaniu tego i wysłuchaniu tego memoriału, drodzy Państwo, zmienicie swój punkt widzenia, a nawet można powiedzieć swój światopogląd. No miejmy w każdym razie taką nadzieję. Okazja Dnia Świętego Maja, która zwiąże się bardziej właśnie z Gaudem Mater Polonia, z takim hymnem Królestwa Polskiego, nie z takim, tylko z hymnem Królestwa Polskiego, drodzy Państwo, bo to jest taka data rocznicowa, kiedy w formule wyniesienia na ołtarze Stanisława właśnie Wincenty Skiełczy skomponował i napisał tekst do Gaudem Mater Polonia, drodzy Państwo, i jednocześnie przemycił tam pewne informacje, tak, że święty Stanisław prawdopodobnie zginął za obronę wiary cyrylometodiańskiej i że był, można powiedzieć, patriarchą, był papieżem. Ale to zostawiamy znowu teologom, historykom, drodzy Państwo, my nie chcemy takich jałowych sporów toczyć, to nie o to chodzi. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że święty Stanisław jest patronem zjednoczenia ziem, formułę królewską, zjednoczenia ziem w Królestwo Polskie. I tutaj widzicie w rogu, drodzy Państwo, na ekranu widzicie obraz, który jest w kościele świętego Stanisława w Myszkowie. Święty Stanisław, który jakby na obłokach niebieskich po jego zabójstwie niesie, drodzy Państwo, w jednym ręku trzymając taki pastorał, tak już nie tak kurczowo, tylko tak pod ramieniem, trzyma na poduszce, drodzy Państwo, koronę. Jest to bardzo symptomatyczne i bardzo wyraziste, drodzy Państwo, że
Ta korona tak naprawdę należy się Chrystusowi Królowi. I może, drodzy Państwo, w tym momencie przejdziemy, żeby zacząć czytać ten memoriał i żeby skomentować go. Kto ma uszy, niech słucha, drodzy Państwo. Będziemy to przeplatać, żebyście nie patrzyli tylko na nas. Będziemy to przeplatać po prostu slajdami. Zaczynajmy. W sytuacji pokoju jest czas na projekty ustrojowe. W sytuacji wojny tego czasu już nie ma, mówił Stanisław I Leszczyński Król. Mija 9. rok naszego panowania. Będąc królem elektem, mamy królewskie obowiązki. Staramy się je wykonywać sumiennie dla dobra naszej ojczyzny i dla dobra wszystkich Polaków. Historia naszej ojczyzny Polski nierozerwalnie jest związana z historią Królestwa Polskiego, a wcześniej z historią Królestwa Lechii. Nie będziemy wchodzić w tym miejscu w polemiki, co było na ziemi polskiej przed 966 rokiem, bo rzeczy oczywistych się nie dowodzi. Byliśmy zorganizowani w królestwo od wielu tysięcy lat, można rzec od niepamiętnych czasów. Pisze o tym w swojej kronice biskup Wincenty Kadubek. Niekwestionowana koronacja Bolesława Chrobrego w roku 1000, a następnie w roku 1025 daje nam pewność, że co najmniej od 1000 lat byliśmy zorganizowani w królestwo. To akurat nie ulega najmniejszej wątpliwości. Czy to królewskie dziedzictwo do czegoś nas zobowiązuje? Czy mamy się go wyprzeć? Czy dla nas Polaków, po Lechitów, Słowian, etnochrześcijan, nasz odwieczny królewski ustrój koliduje, czy jest zgodny z nauczaniem Jezusa Chrystusa i ogólną historyczną wiedzą na temat królestwa Judy, z którego wywodził się jako przedstawiciel dynastii Dawidowej Jezus Chrystus? Musimy pamiętać, że Jezus Chrystus pojawia się w Judei w momencie okupacji królestwa Judy, czy Judei, przez Rzymian, którzy przyszli na tę ziemię po okupacji babilońskiej, z małą przerwą na panowanie Machabeuszy. Tym samym jako przedstawiciel, potomek dynastii Dawidowej, siłą rzeczy Jezus był postrzegany wówczas ze swoim nauczaniem, ze swoimi poglądami, jakbyśmy dzisiaj napisali, jako monarchista, jako wskrzesiciel żydowskiego królestwa Judy, wywodzącego się od królów Dawida, Salomona i Roboama. Co prawda był wówczas w Judei król Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, ale byli to już tetrarchowie, czyli namiestnicy władców Rzymu. Nie byli to już niezależni królowie, tym bardziej, że Rzym wyznaczał im do pomocy w rządzeniu prefektów Judei. Takim prefektem Rzymu był Poncjusz Piłat, który, jak widać z procesu Jezusa, miał w Jerozolimie dla Żydów większe znaczenie niż ich król. Ale z łaski Rzymu, Herod Antypas. Warto dostrzec paralelę do obecnej sytuacji w Polsce, kiedy mamy prezydent jako tetrarcha, czyli taki namiestnik, premier jako prefekt Brukseli, kler nieuznający Jezusa Chrystusa za króla Polski, tłum ogarnięty szałem demokracji. Popatrzmy wokół siebie, jak dzisiaj traktujemy ludzi mówiących o monarchii, o królestwie. Czy nie tak traktujemy takich ludzi, jak onegdaj traktowano Jezusa Chrystusa i jego zwolenników? Przecież to się nie wróci. A tak w ogóle, co to za ustrój królestwo? To jakiś przeżytek. Takie głosy słyszymy ciągle, prawda? Jezus się na pewno pomylił. Jemu chodziło tak naprawdę o demokrację, o rządy tłumu. Czy nam, Polakom, królewskiemu szczepowi piastowemu nie jest wstyd? Czy wszyscy jesteśmy Judaszami, faryzeuszami, sadeceuszami, Herodami, Piłatami, Annaszami, Kajfaszami, etc.? Czy dzisiaj na pewno krzyczelibyśmy na przykład w Warszawie: uwolnij Jezusa, ukrzyżuj Barabasza? Czy chcemy naprawdę uwolnić Jezusa? Czy chcemy króla i królestwo? Czy wolimy jednak buntownika Rzymu, złoczyńcę Barabasza? A w innych miastach jakby tłum krzyczał? A w twoim mieście jakby krzyczał? Czy Polacy chcą króla czy Barabasza? Czy mamy narodową amnezję? Czy nie pamiętamy już Królestwa Polskiego? My, chrześcijanie, uznający Jezusa Chrystusa jako człowieka i Boga, wiemy, że nauczał on o królestwie, że był monarchistą, że był królem i jako król Judy, wskrzesiciel królestwa Judy, został ukrzyżowany. Napis wyrok na krzyżu jest tego dowodem. Jezus Nazarejczyk, król Judy. Na pewno nie jest nadużyciem teologicznym teza, że każdy prawdziwy chrześcijanin, każdy wyznawca Jezusa Chrystusa i jego matki jest monarchistą. To bardziej niż oczywiste. Wynika z tego wniosek a contrario, że każdy chrześcijanin odrzucający monarchię nie jest prawdziwym chrześcijaninem.
jest jerozolimskim tłumem, że każdy kapłan odrzucający monarchię jest ipso facto saduceuszem lub faryzeuszem, czyli tacy antymonarchiści są dziedzicami tych, którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Wielu obecnie deklaruje, że wielu obecnie deklaruje się po stronie Jezusa, gdy de facto w rzeczywistości są ubrani nie w szaty kapłańskie, a w szaty faryzejskie lub stoją w tłumie jerozolimskim wojącym na krzyż z Nim. Nie chcemy żadnego króla i królestwa. Uznajemy tu na miejscu namiestnika Rzymu, Piłata i cesarza w Rzymie. Czyż nie jest tak? Czy chcesz króla i królestwo? Czy uznajesz tu na miejscu namiestnika Brukseli Tuska i cesarza w Brukseli? Wiara w Jezusa Chrystusa z jednoczesnym odrzuceniem Jego monarchizmu, królewskości oraz z odrzuceniem Jego nauczania o królestwie jest herezją. Być może jest to nawet forma satanizmu. Oczywiście, że głoszone wówczas przez Jezusa nauki poglądy nie mogły spodobać się ówczesnym żydowskim kolaborantom, czyli żydowskiemu klerowi, to jest saduceuszom i faryzeuszom, oraz demokratycznemu, zmanipulowanemu tłumowi. To podburzony tłum, korzystając z prawa zwyczajowego, to jest corocznego prawa łaski rzymskiego namiestnika, prefekta, jakim był Piłat, wymusił za namową Żydów, kolaborantów Rzymu, ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, króla Judy, w imię, żeby było jak było. Ale to królobójstwo było poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nieudane. Nie można skutecznie zamordować Króla Boga. Królestwo Jezusowe jest nieśmiertelne. Królestwo Boga jest nieśmiertelne. Chrześcijańskie królestwo jest nieśmiertelne. Takiego królestwa nie można zniszczyć. Poczet polskich królów i książąt od tysiąclecia to poczet chrześcijańskich królów i książąt. Wiemy, że ochrzczony został Mieszko I oraz wszyscy kolejni władcy polscy, kończąc na ochrzczonym w roku 1732 roku Stanisławie Antonim Poniatowskim, ostatnim przedrozbiorowym królu Polski, oraz na nas, Wojciechu Edwardu Leszczyńskim, ochrzczonym drodzy Państwo, 28 lutego 1960 roku w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Tutaj jest slajd dzisiejszy z tego kościoła. Myszkowie przez wikariusza księdza Tadeusza Morzelskiego i bierzmowanym w tym samym kościele w dniu 20 listopada 1973 roku przez biskupa Jego Ekscelencję księdza Tadeusza Szwagrzyka. Nasza elekcja na króla i królową elektów w dniu 16 lipca 2016 roku na Sejmie Walnym Elekcyjnym w Wrocławiu wydaje się z perspektywy czasu opatrznościowa. Wybór naszych osób jako króla i królową Polski został poprzedzony wyborem dynastii panującej leszczyńskich. Wcześniej, bo w dniach 18-20 marca 2016 roku na Zamku Leszczyńskich w Rydzynie obradował drugi po Sejmie Konstytucyjnym czteroletnim lat 1788-1792 i po uchwaleniu Konstytucji z 13 maja 1791 roku o Sejmach Nadzwyczajnych, Konstytucyjnych i Ekstraordynaryjnych, o czym dalej Sejm Walny Nadzwyczajny Konstytucyjny planowany pierwotnie na 1 października 1816 roku. Drodzy Państwo, już to mówiliśmy kilkakrotnie, ale powtórzymy jeszcze raz, żeby do nas dotarło, bo tego, drodzy Państwo, nikt Wam nie powie i to jest nasz obowiązek. Na Sejmie Walnym Czteroletnim, który nie był zwoływany od ponad 60 lat, bo Sasi zabronili sejmikowania i sejmowania, drodzy Państwo, to miało ten handicap, że nie było wcześniej tych swarów i tak dalej i można sobie było pozwolić od razu przy tej dużej przerwie na właśnie Sejm Walny Konstytucyjny, czyli rangi ustrojowej. Ten Sejm uchwalił trzy, drodzy Państwo, trzy. Mówimy do Was trzy, zapamiętajcie i przekażcie innym. Nie jedną Konstytucję z 3 maja. Ona z tych trzech jest najmniej ważna. Ją się eksponuje. Ona jest, można powiedzieć, dla nas najważniejsza, bo ona jest monarchiczna, ale dla państwa, którzy na przykład wolicie ustrój republikański, to te dwa skrzydła, które niosą ten korpus, tą Konstytucję 3 maja, są ważniejsze. Bo jedna jest podjęta przed 3 maja, a druga po 3 maja. Więc to wygląda jak to, jak ptak, który korpusem jest 3 maja, a jednym skrzydłem jest Konstytucja o sejmikach z 24 marca 1791 roku, a druga jest Konstytucja o Sejmach Zwyczajnych Nadzwyczajnych z 13 maja. Czyli te dwie konstytucje pryncypialne, najważniejsze, bo one dają władzę,
A ta środkowa 3 maja mówi, jak ta władza ma funkcjonować. A te dają władzę. Po dzisiejszemu byśmy powiedzieli, że to są konstytucje wyborcze, że to są ordynacje wyborcze i sposób funkcjonowania Sejmu. Jeżeli mówimy o Konstytucji 3 maja, bardzo wielu o tym mówi i próbuje odwoływać się do jakiejś tam karty praw w Ameryce czy innych konstytucji, drodzy Państwo, to jest lipa, 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 lipa. My mieliśmy nowum, przede wszystkim forma była nowatorska, Sejm walny konstytucyjny. Czyli nie, że był to jakiś akt strzelisty grupki ludzi, tylko potrafiliśmy się zebrać poprzez sejmiki, które wcześniej zwołał uniwersałem król Stanisław August Poniatowski, w konkretnym miejscu, czyli w Warszawie i z konkretnym zadaniem, czyli uchwalenia praw kardynalnych, konstytucji kardynalnych. Wymyślono koncepcję, że będą trzy. Trzy będą takie fundamentalne konstytucje. O sejmikach, czyli jak dostawać się do władzy, bo tylko poprzez sejmiki się można było dostać do władzy, tak do Sejmu i tak dalej, lub z nadania królewskiego, tak? O formie rządu i o sejmach zwyczajnych i nadzwyczajnych. I chcielibyśmy, żeby świętować bardziej Sejm 4-letni niż Konstytucję 3 maja. Chociaż ona jest bardzo monarchiczna, za chwilę o tym powiemy. Bo Konstytucja 3 maja paradoksalnie jest monarchiczna, a dwie pozostałe są republikańskie. Bo sejmiki to jest republikanizm i sejmy to jest republikanizm. A w środku Konstytucja 3 maja, która przede wszystkim fundamentalnie stwierdziła, że chcemy monarchii dziedzicznej, chcemy króla dziedzicznego, drodzy Państwo, no to faktycznie jest świętem królewskim. Ale nam nie chodziło o to jako naszym przodkom. Chodziło o to, żeby połączyć królewskość z demokracją, że byliśmy królestwem demokratycznym lub demokracją królewską. Jeżeli zapominamy teraz o tych dwóch konstytucjach, czyli o sejmikach i o sejmach, a pamiętamy tylko o powołaniu króla dziedzicznego, to robimy błąd, bo tak jakbyśmy mówili o monarchii, dlatego ta Bolszewia dzisiaj, jakby, no, można by powiedzieć, tej Bolszewii, coście zrobili z Konstytucją 3 maja, to tak a propos, tak? Albo coście zrobili z Konstytucją o sejmikach, albo coście zrobili z Konstytucją o sejmach, tak? Oni regulamin sejmowy sobie określają na posiedzeniu, drodzy Państwo, zwykłym regulaminem sejmowym, nie ma ustawy o sejmach. Bolszewia nie, drodzy Państwo, uchwaliła ustawy nawet o Sejmie, obradowaniu Sejmu. Nie ma takiej ustawy, jest tylko regulamin Sejmu. Czyli najważniejszy organ prawodawczy w Polsce nie ma ustawy, już nie mówimy o konstytucji, nie ma ustawy w ogóle. Czyli dani posłowie mogą sobie ustalać zasady w trakcie gry, tak? No lipa, lipa, lipa. Ale idźmy dalej, drodzy Państwo. W międzyczasie, czyli mówiliśmy, że wcześniej w dniach 18-20 marca 2016 roku na Zamku Leszczyńskich w Rydzynie obradował drugi po Sejmie czteroletnim lat 1788-92 i po uchwaleniu Konstytucji 13 maja 1791 roku o Sejmach Nadzwyczajnych, Konstytucyjnych, Ekstraordynaryjnych, o czym dalej? Sejm walny nadzwyczajny, konstytucyjny, planowany pierwotnie na 1 października 1816 roku. I tu znowu trzeba dołożyć, że to fundamentum, tę stabilitas polegało na tym też, to nowum, że ustrój państwa był na określony czas. Nie, że tam można to zmienić, nie, nie, nie. Konkretny czas. Te zasady obowiązywały do 1 października 1816 roku. I się kończyły. Nie było zmiłuj się. Czyli potrafiliśmy wymyśleć system taki, że co pokolenie, co 25 lat musiał się zbierać Sejm walny konstytucyjny, czyli nie ustawodawczy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Bolszewia sobie wymyśliła jeszcze jakiś sejm uchwałodawczy partyjny, to a propos. Tylko sejm, który ma zmienić, bo inaczej ten ustrój jakby się wyczerpuje i wszystkie organy już nie działają właściwie. Czyli co 25 lat trzeba się zbierać i, drodzy Państwo, opracować nowy ustrój, inny ustrój, żeby ciągle modernizować, tak, państwo. No niestety pamiętamy, co było 1816, był to rok po Kongresie Wiedeńskim. I drodzy Państwo, my korzystając z zapisu właśnie tej konstytucji o sejmach, no właśnie zwołaliśmy w 2016 roku, czyli w tej krotności 25 lat, drugi sejm walny czteroletni, czyli drugi sejm czteroletni, ten ustrojowy. Żeby zrozumieć, drodzy Państwo, sposób naszego działania.
W międzyczasie miały miejsce trzy kolejne sejmy, sesje Sejmu Walnego Nadzwyczajnego Konstytucyjnego, Konwokacyjnego, zwyczajowo poprzedzający Sejm Elekcyjny, czyli w Darłowie 22-24 kwietnia 2016 roku, w Łowiczu 26-27 maja 2016 roku i w Baranowie Sandomierskim na Zamku Leszczyńskim 9-11 czerwca 2016 roku. Po Sejmie Walnym Nadzwyczajnym Konstytucyjnym Elekcyjnym w Gdańsku-Oliwie, który miał miejsce w dniach 15-17 lipca 2016 roku, odbył się Sejm Walny Nadzwyczajny Konstytucyjny Pacyfikacyjny na Zamku Leszczyńskim w Rydzynie w dniach 15-16 września 2016 roku, zamykając jakby klamrą ukształtowanie się prawem zwyczajowym oraz oparcie o konstytucję o formie rządu z 3 maja 1791 roku w pełni odrodzonego Królestwa Polskiego. W pełni. Brakuje tylko do pełnego wskrzeszenia Królestwa Polskiego Sejmu Walnego Nadzwyczajnego Konstytucyjnego Koronacyjnego, wieńczącego dzieło postanowieniom drugiego Sejmu Walnego Nadzwyczajnego Konstytucyjnego Anno Domini 2016 pod węzłem Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej 2016. Planujemy zwołanie takiego Sejmu Koronacyjnego na rok 2025, w tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Pierwsze dni maja każdego roku, a szczególnie data 3 maja, przypominają nam o królewskim rodowodzie, narodu polskiego, a tym samym i o samym Królestwie Polskim i jego dokonaniach. Obrady Sejmu Walnego Ustrojowego Konstytucyjnego w latach 1788-92 były ewenementem w skali świata. Otóż zebrali się wówczas co światlejsi Polacy, by obrać sobie, jak się później okazało, na najbliższe 25 lat, do 1816 roku, konkretny ustrój państwa. A działo się to wszystko po okresie tzw. ciemnoty saskiej, to jest wrogiego przejęcia na 66 lat polskiego tronu przez saskich Wettynów, z krótkimi przerwami na panowanie Stanisława I Leszczyńskiego 1705-1709 oraz 1733-36. Sejm Niemy z 1717 roku okrył hańbą stan szlachecki, przyjmujący bez sprzeciwu zakaz sejmikowania, nieliczne własne wojsko, ograniczoną władzę hetmanów oraz protekcję moskiewską. Sejm Walny czteroletni lat 1788-92 nie mógłby się odbyć, gdyby nie przygotowano gruntu, grzybni intelektualnej pod jego obrady. Pierwszym zwiastunem proponowanych zmian ustrojowych była powtórna elekcja króla Stanisława I Leszczyńskiego w 1733 roku. Żaden polski król nie był i zapewne długo nie będzie dwukrotnie obierany królem Polski. Pierwsza elekcja króla Stanisława I Leszczyńskiego w roku 1704 odbyła się w formule sprzeciwu antysaskiego pod protekcją szwedzką. Druga elekcja odbyła się w roku 1733, ale bez udziału obcych wojsk, a jedynie z poparciem Francji, w której od 1725 roku panował Ludwik XV i Maria Leszczyńska, córka Stanisława Leszczyńskiego. Sam król Polski na uchodźstwie Stanisław Leszczyński, który mimo oferty Jakuba Henryka Fleminga nie zrzekł się tytułu królewskiego jako teść króla Francji, osiadł na zamku nad Loarą Chambord i wyznaczono mu pensję od Królestwa Francji. Mógł wieść spokojne życie teścia króla Francji, jednakowoż w sytuacji śmierci Augusta II Wettyna w dniu 1 lutego 1733 roku, poprzedzonego traktatem Löwenwolda, Trzech Czarnych Orów, Austria, Niemcy, Rosja z 13 grudnia 1732 roku, że w przypadku śmierci Augusta II królem Polski nie może zostać Stanisław Leszczyński, co ipso facto było oczywistością, bo drodzy Państwo, umarł król, niech żyje król, prawda, że żył król poprzedni, więc byłoby to oczywistością, że panowałby Stanisław Leszczyński. Postanowił Stanisław I, szanując swój królewski urząd, powalczyć o królewskie panowanie w Polsce, szanując jednocześnie zwyczajowe prawo wolnej elekcji, w tym przypadku jakby elekcji kontrasygnacyjnej, swoistego wotum zaufania po 29 latach od pierwszej elekcji. Drugą elekcję w 1733 roku król Stanisław wygrał prawie jednogłośnie i objął realne panowanie w Rzeczypospolitej. Co bardzo ważne, jako pierwszy król w dziejach świata napisał wcześniej zasady ustrojowe swojego królestwa zawarte w dziele Głos Wolny Króla Polski Wolność Ubezpieczający. Mimo preambuły definiującej czas wydania dzieła, odnosi się w niej do śmierci Augusta II, to jest do roku 1733. Z czasem przesunięto datację wydania tego dzieła na rok 1743. Na szczęście zachowało się kilka egzemplarzy z roku 1733. Drodzy Państwo, historycy bardzo często opowiadają o czasach Sobieskiego i potem przeskakują automatycznie do czasu Poniatowskiego. Jest to skok, drodzy Państwo, znaczący, około 60-70 lat i nie chcą mówić o początku XVIII wieku kluczowym. Stanisław Leszczyński był, no, się później okazało w Lotaryngii, był no, wielkim księciem, królem. Drodzy Państwo, jego nowum polegało na tym, że on przyjechał do Polski przygotowany, czyli odrobił lekcję i miał przygotowany traktat, drodzy Państwo. My go tu teraz pokażemy. Traktat Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Tak? Właściwie można powiedzieć, że
Jeszcze wtedy nie wiedziano, jak to obrać, bo pamiętamy statut łaskiego, prawda, że myśmy mieli skodyfikowane prawo ustrojowe. Statut łaskiego był pierwszą kodyfikacją jakby prawa zebranego, spożytego, tak? I drodzy Państwo, Stanisław napisał w takim razie takie dzieło, które można przyjąć, jakby ktoś zaczął czytać, jako zasady ustrojowe, jako konstytucję. Jakby się ktoś uparł, no to jest konstytucja, głos wolny, tak? Treść tego dzieła. Czyli jakby to, co później Lotaryngii zrobił, napisał ustawę życia, napisał zasady rządzenia, jak się powinno rządzić. Czyli jakby próbował metodą prób i błędów, drodzy Państwo, no jak tutaj wejść, prawda, w rzeczywistość, żeby nikogo nie zdziwić, że jego zasady będą takie, a takie, takie to, a takie. Ale przeczytajmy, drodzy Państwo, dalej ten nasz, nasze memorandum. A właściwie memoriał, bo tu napisaliśmy memorandum, a właściwie powinniśmy napisać memoriał. Musimy tutaj troszeczkę po czasie, ale to spróbujemy, drodzy Państwo, zmienić, bo to nie jest memorandum, tylko memoriał. Dobrze, żeśmy tą literówkę zauważyli, drodzy Państwo. Przepraszamy. O, tak to powinno mniej więcej. Jeszcze to nie jest idealnie, ale drodzy Państwo, już powoli tutaj poprawiamy się. Widzicie, że to wszystko na żywo. Drodzy Państwo, przepraszamy za tą literówkę. Memoriał różni się od memorandum. Memorandum to jest troszeczkę inna forma dokumentu. Nam chodzi bardziej o taką quasi odezwę skierowaną do, w tym przypadku do rządzących, do kleru i do Was, którzy nas słuchacie. Także memoriał, trzymajmy się tej nazwy. Drodzy Państwo, wracając właśnie tutaj, będziemy kontynuować ten nasz memoriał. Będzie nam się mylił memoriał z memorandum, bardzo przepraszamy, ale chodzi o drodzy Państwo, memoriał. W dziele tym, czyli głos wolny, wolność ubezpieczający, Stanisław Leszczyński, król, podaje konkretne rozwiązania ustrojowe Królestwa Polskiego. Niestety caryca Anna Iwanowna, wykonując traktat dla Owenwolda, za namową metresa, użyliśmy takiego słowa od metresy, męska odmiana metresy, czyli no kochanka, byśmy powiedzieli, Ernesta Jana Birena, hrabiego z nadania tak carycy jak cesarza Karola VI z Habsburga, postanowiła dokonać zbrojnej korekty osoby panującej w Polsce, dając jasne do zrozumienia polskiej szlachcie, że źle wybrała na polu Syna Woli, a dobrze wybrali opozycjoniści w Kamionku. Po drugiej stronie Wisły to jest Augusta III Wettyna. Tak więc August II Wettyn, jak jego syn August III Wettyn, to królowie polscy nie z Bożej łaski, ale z rosyjskiej łaski, jako królowie uzurpatorzy namiestnicy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Proszę Państwa, nam jako Leszczyńskim jest to niezręcznie mówić, że, ale to jest powszechnie wiadomo, że pierwszą elekcję po Sobieskim wygrał przy kłótniach z rodziny Sobieskich, nie chciał Jakub startować. Zresztą szlachta nie chciała akceptować jego żony Habsburżanki, więc tam były problemy trochę głębsze i Maria Kazimiera, która była antyjakubowa, ale wygrał Conti, tak? Książę Conti Bourbon. Wygrał tą elekcję. Wtedy wchodzi August do gry, drodzy Państwo, za pieniądze Lejmanów, żydowskie pieniądze. To w Wikipedii znajdziecie, to nie jest żadna sensacja, bo proszę sobie kliknąć August II, mocny, dla nas jest wiarołomny, ale to nieistotne. Sprawdźcie, tam wszystko pisze, to w Wikipedii nawet, więc to nie jest żadna tajemnica. Drodzy Państwo, uzurpator stuprocentowy, tak? Drodzy Państwo, wykradł regalia, tak? Wykradł regalia, drodzy Państwo, więc no, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To samo było oczywiście w sytuacji, kiedy dwukrotnie wybierają Stanisława, a dalej panuje August III, ale to już totalną przemocą właśnie, po prostu rugując w pierwszej elekcji księcia Conti z Gdańska Oliwy i w drugiej elekcji, ale z kolei Stanisława Leszczyńskiego z Gdańska, drodzy Państwo, na siłę wrzucili, czy czarłe orły wrzucili, drodzy Państwo, na tron Wettynów. Bardzo wielu historyków, a tak właściwie to zdecydowana większość z nich, omija czasy saskie szerokim łukiem i zaraz po Sobieskim przechodzą do Poniatowskiego. Okres 66 lat panowania królów uzurpatorów saskich to czarna dziura w polskiej historii. Co ciekawe, na diktum zapytanie delfina Francji Ludwika Ferdynanda, syna Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej po śmierci pierwszej żony Marii Teresy, córki króla Hiszpanii Filipa V, dygresja, obecny król Hiszpanii to Filip VI, skierowane do dziadka Stanisława Leszczyńskiego, z kim powinien się żenić po raz drugi
odpowiedział, idź za przykładem ojca i ożeń się z królewną Polską, córką Augusta III Wettyna. Drodzy Państwo, interes Polski był ważniejszy niż prywatne urazy króla Stanisława I do Wettynów. Więc musimy tu od razu dodać, że ponieważ obce mocarstwa, w tym Francja, zaakceptowały Wettynów, a nawet i Hiszpania i inni zaczęli się z nimi koligacić, z Sasami, w związku z tym Stanisław Leszczyński musiał się jakby pogodzić z tym faktem dokonanym, można powiedzieć, że siła ponad prawem, ponad zwyczajem. I drodzy Państwo, radząc, mając interes też Polski, gdzie sam był przegoniony z Polski, prawda, i to dwukrotnie, można powiedzieć, przez ojca i syna Wettynów, sam doradza swojemu wnuczkowi, drodzy Państwo, żeby ożenił się z polską królewną. No ale ponieważ sam już nie miał córek panien, no to zaproponował oczywiście córkę Augusta III, Józefę, Marię Józefę Saską. Tak? I tak się stało, drodzy Państwo. Tak żeby nie było, że my to mówimy z potężną złośliwością. Oczywiście jest nam przykro z tego tytułu, że Leszczyńscy zostali wyrugowani, pozbawieni majątków i tak dalej, i tak dalej. A sami odpłaciliśmy tak miłosiernie, drodzy Państwo, Stanisław Leszczyński, widząc interes Polski w tym, żeby Francja dalej realizowała politykę propolską, a skoro jest August III, no to ten Mariasz, drodzy Państwo, wchodził w rachubę. Czyli Mariasz, drodzy Państwo, wnuczka Stanisława Leszczyńskiego, Ludwika Ferdynanda z Józefą Saską. Sposób myślenia Stanisława był prosty. Skoro Francja w 1736 roku uznała po wojnie o sukcesję polską lat 1733-36 Augusta III za króla Polski, oferując zamiast Stanisławowi pierwszemu księstwo Lotaryngii, z króla stał się książę Stanisław Leszczyński, to niech wykaże się konsekwencją i realizuje nadal politykę dynastyczną propolską. Przecież dzieci z takiego małżeństwa mogą kiedyś starać się o koronę polską, tak króla czy królowej. W końcu Henryk III Walezy i książę Franciszek Ludwik de Bourbon-Conti, legalnie obrane na króla Polski po Janie III Sobieskim, byli Francuzami. Tak też się stało. Syn Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV, Ludwik Ferdynand, delfin Francji, żeni się z Marią Józefą Saską, z którą ma trzech, a właściwie czterech przyszłych królów Francji. Ludwika XVI, XVII, XVII to ten chłopczyk, którego zamęczono, XVIII oraz Karola X. Linia ta do dzisiaj nie wygasła, tak notabene. Stanisław Leszczyński jako król Polski osiada w Lotaryngii i zakłada między innymi szkołę kadetów w Lunéville. Często wizytuje tę szkołę Stanisław Konarski, PR, który zakłada w roku 1740 szkołę Collegium Nobilium w Warszawie, wzorowaną na szkole Stanisława I w Lunéville. Ta z kolei była inspiracją do szkoły rycerskiej, właściwie dla szkoły rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sam Stanisław Konarski często prowadził dysputy ze Stanisławem Leszczyńskim w Lunéville, wydając następnie dzieło o skutecznym radsposobie albo o utrzymywaniu ordynarnych sejmów z własnym projektem nowego sposobu rządzenia. Na pewno tak Stanisław Leszczyński jak Stanisław Konarski. No, ale tu by jeszcze trzeba dodać Stanisław Poniatowski, tak? Tu nie napisaliśmy w tym memoriale, w tym momencie poprawiamy. To ojcowie Sejmu Czteroletniego Konstytucyjnego i Obiegu Owoców. Drodzy Państwo, trzech Stanisławów. Zapomnieliśmy w tym memoriale, już nie będziemy poprawiać, ale właśnie po to jest ustna wypowiedź, żebyśmy zorientowali się, że na żywo, można powiedzieć, live, jak to niektórzy mówią, że to było trzech Stanisławów. Tak, a właściwie to można powiedzieć nawet czterech, bo jeszcze był Stanisław Poniatowski ojciec, prawda, który był kanclerzem, który był na dworze Stanisława Leszczyńskiego. Bardzo ciekawa i szlachetna postać, umiera w Rykach, później jeszcze przed elekcją Stanisława Poniatowskiego syna. Więc mamy do czynienia z czterema Stanisławami, to pewnie tych Stanisławów było więcej, a dzisiaj jest świętego Stanisława, więc jakby siłą rzeczy, drodzy Państwo, wspominamy tych Stanisławów. Od razu mówimy, bo zapomnimy, że ojciec nasz to właśnie Stanisław Marian Leszczyński, tak? Świętej pamięci. Także, czyli Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, Stanisław Poniatowski to taki, można powiedzieć, triumvirat twórców Sejmu Czteroletniego. Tak? A z kolei inspiratorem Stanisława Poniatowskiego był jego ojciec Stanisław też Poniatowski. Drodzy Państwo, więc imię Stanisław w tym dniu jest bardzo ważne, znaczące i wydaje się, że, drodzy Państwo, no, jakoś upaczność poprowadziła, że w kulcie świętego Stanisława Zjednoczyciela to wszystko się odbywało. Ale idźmy dalej. Po długich naradach i debatach Sejmu Czteroletniego postanowiono oprzeć ustrój Polski na trzech kardynalnych konstytucjach, na trzech zawiasach, bo kardynalis to zawiasy, na trzech zawiasach umieścić polskie drzwi ustrojowe. Na konstytucji z 24 marca 1791 o sejmikach, na konstytucji z 3 maja 1791 o formie rządu,
Czyli ta pierwsza to była ordynacja wyborcza, druga o formie rządu, naczelne organy państwa, a trzecia z 13 maja 1791 roku o sejmach zwyczajnych i nadzwyczajnych. O sposobie obradowania dwuizbowego sejmu walnego oraz o sposobie korekty ustroju państwa co 25 lat. Jak widać, nasi przodkowie oparli ustrój Najjaśniejszej Rzeczpospolitej nie na jednej konstytucji, ale na trzech równorzędnych konstytucjach, z czego pierwsza o sejmikach jest najważniejsza. Jeszcze raz powtórzymy, drodzy Państwo. Żeby przejąć wrogo jakieś państwo, można mu dać, tak jak czy w PRL, czy w III RP, jakąś tam konstytucję, ale przede wszystkim ordynację wyborczą. Ona jest źródłem władzy. I ta ordynacja wyborcza z 2011 roku, drodzy Państwo, jest źródłem władzy. Ona nie jest zapisana konstytucyjnie, jest to zwykła ustawa, którą można, drodzy Państwo, przegłosować, Sejm może przegłosować, a prezydent podpisać. Tak? I ona utrwala bolszewicki i postbolszewicki system władzy. Ta ordynacja wyborcza, to nie dopuszcza sejmikowania i tak dalej, właściwie preferuje tylko i wyłącznie partie polityczne, czyli przy tej ordynacji wiele się nie zmieni. Tak? Był ewenement w 1989 roku, ale pamiętamy te wybory, prawda, na dwa pa, na dwa kroki, korekta, prawda, i tak Senat był przejęty, ale tutaj potem zaczęli odzyskiwać to bolszewicy, drodzy Państwo, mając wojsko, służby i tak dalej, tak. Więc skorygowali jakby ten stół okrągły, stał się nagle, drodzy Państwo, prostokątny, a właściwie to można powiedzieć, że nic z niego nie zostało, to już szczęty tylko, tak. Ale przeczytajmy dalej, drodzy Państwo. Te trzy konstytucje zostały w 1792 roku poddane ratyfikacji przez wszystkie 66 sejmiki ziemskie, z czego 62 sejmiki było za, 4 wstrzymały się od jasnego wyrażenia zdania. I tu jest też, drodzy Państwo, manipulacja. Bardzo często słyszycie, że tam było zamach stanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, zawsze można coś tutaj sobie tłumaczyć i widzieć niedokładności. Z temu właśnie służyły system ratyfikacji. Że w tym projekcie nie było tak, że Sejm sobie ustala i wprowadza, tylko przekazuje to do sejmików, dzisiaj byśmy powiedzieli powiatowych, a było ich wtedy 66, a powiaty były duże, potężne. I te sejmiki miały ratyfikować. I większość z nich, tak, bo już obowiązywała zasada większości. Ale, drodzy Państwo, tam było 95 ponad, 100%, bo tylko 4 się wstrzymały z 66, a 62 było za. Więc to sejmiki nadały in vigore, jak to się mówi, wprowadziły w życie. I to, co potem Sejm Grodzieński kombinował, no to nie miał ratyfikowanego. Czyli to się nie dało tego zmienić bez ratyfikacji, bo tym samym sposobem trzeba było to ewentualnie unieważnić. Więc co to dzisiaj Bolszewia robi w tym Sejmie? Niech by rozpisała teraz na powiaty i każda rada powiatu miałaby to większość, a z ich 218 plus 6 grodowych, miałaby zatwierdzać każdą ustawę, drodzy Państwo. No właśnie, no właśnie, tak? Roześlijcie do wszystkich powiatów każdą ustawę, niech ją ratyfikuje, tak? A to był pomysł właśnie Sejmu Czteroletniego. To było to nowum, tak? Że zasady ustrojowe, Sejm jest mądry, ale daje to później do sejmików, żeby to przyjąć. Jak przyjmą, wdrażamy w życie. W uproszczeniu zasady ustrojowe Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 1792 roku opierały się na Najjaśniejsza Rzeczpospolita obrała sobie za ustrój monarchię dziedziczną. Drodzy Państwo, prawo następstwa. Ostatnim elekcyjnym królem Polski został Stanisław II August Poniatowski, z zastrzeżeniem sytuacji wygaśnięcia dynastii panującej Poniatowskich. Że już był wariant w sytuacji, kiedy Poniatowski nie będzie miał sukcesorów. W przypadku bezpotomnej śmierci Stanisława II Augusta Poniatowskiego za króla obrano ipso facto, bez żadnej wolnej elekcji, nową dynastię panującą Wettynów, konkretnej linii zaczynającej się od osoby Fryderyka Augusta I, syna regenta Fryderyka Krystiana, który był bratem Marii Józefy Saskiej, który wyżej wnuczka Augusta III Wettyna. Gdyby Fryderyk August I nie miał męskich prawowitych potomków z kości, na regentkę wyznaczona została już a priori wcześniej z tej konstytucji córka Maria Augusta Wettyn i jej męski potomek. W przypadku braku dziedziców płci męskiej, czyli po wygaśnięciu konkretnej linii Wettynów, jak wyżej zawarowane zostało prawo zmiany dynastii przez Sejm Walny Elekcyjny. Drodzy Państwo, tu jest też wielkie nieporozumienie, bo bardzo często ci historycy nie doczytają całości i mówią, że tam wyznaczona została dynastia konkretna i tyle. No, wyznaczona została, ale nie tyle, ponieważ końcowy zapis mówi wyraźnie, że można ją w sytuacji bezpotomności zmienić. My teraz przeczytamy Państwu, jak brzmi ten zapis, żebyśmy tutaj nie interpretowali, tak? Czyli mówimy literalnie. W tym miejscu przytaczamy zapis Konstytucji z 3 maja 1791 roku, traktujący o tej kwestii. Czytamy. Tron polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i stanowimy.
Doznanie klęski bezkrólewiów, periodycznie rząd wywracających powinności, ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcia na zawsze drogi wpływów mocarstw zagranicznych, pamięć świetności i szczęścia ojczyzny naszej za czasów familii i ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicji tronu obcych i możnych Polaków, zwrócenia do jednomyślności, do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania, wskazały roztropności naszej, oddanie tronu polskiego prawem następstwa. To mówi jakby w tej konstytucji sam król, Stanisław August Poniatowski. Stanowimy przeto, że po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, pisze Stanisław August Poniatowski w tej konstytucji, elektor dzisiejszy saski w Polsce królować będzie. Dynastia przyszłych królów Polski zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorem de lumbis z płci męskiej tron Polski przeznaczamy. De lumbis oznacza z kości, czyli taki rodzony syn, nie jakiś zaadoptowany czy przysposobiony. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma, gdyby zaś, czyli tu jest ta primogenitura. Gdyby zaś dzisiejszy elektor saski nie miał potomstwa płci męskiej, wtedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych, córce jego dobrany zaczynać ma linię następstwa płci męskiej do tronu polskiego. Dlaczego Maryję Augustę Nepomucenę córkę elektora za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo żadnej preskrypcji podpadać nie mogące wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Czyli, gdyby Maria Amalia wyszła za mąż, to ten jej mąż staje się z automatu królem. Czyli tu już nie było jak święta Jadwiga, tylko z automatu, ipso facto, zapisu tej konstytucji wynikało, że nie, że ona przekazuje mu jako król Polski, króla Polski, tylko tutaj wyraźnie, drodzy Państwo, pisze sam król, prawda, i Sejm Czteroletni, że gdyby zaś dzisiejszy elektor saski nie miał potomstwa płci męskiej, wtedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych, córce jego dobrany, czyli mąż nie będzie to dowolnego wyboru tej Marii Amalii, tylko ona będzie miała męża jakby narzuconego, on ma zaczynać kolejną linię następstwa tronu polskiego. Czyli tutaj już, drodzy Państwo, nie musi to być wettyn. Bo przyjęło się, że to jest wettyn, ale jak dobrze przeczytamy ten zapis, jeżeli Sejm by wygrał, załóżmy, Leszczyńskiego na męża wettynówny, czyli można powiedzieć regentki, no to z automatu od tego ten mąż by ciągnął dynastię. Nie ona, nie byłaby już dynastia wettynów, mimo że ona jest dynastii Wettynów, tylko mąż jej byłby początkiem kolejnej dynastii. To jest to nieporozumienie, które chcieliśmy dzisiaj Wam dokładnie wyjaśnić, że drodzy Państwo, że Konstytucja 3 maja wybrała co prawda osobę zaczynającą linię dynastyczną, ale poprzez to, że po prostu elektor, po prostu Fryderyk August miał tylko córkę, czyli nie miał męskiego potomka, to zadziałał ten punkt drugi tej konstytucji, który mówił, tego zapisu, który mówił, że trzeba dobrać męża jego córce i od tego męża zacząć kolejną dyskusję. Ale ona nie wyszła za mąż, w związku z tym trzeba zastosować trzeci jakby punkt, trzeci zapis, że trzeba, jeżeli żadnej preskrypcji podejmie, wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Czyli jeżeli wygasł pierwszy, nie było tej opcji drugiej, to zastosowaliśmy opcję trzecią, czyli wyboru nowej dynastii. Krótko mówiąc, mógł ją dokonać oczywiście Sejm walny, no ale jaki właśnie? No konstytucyjny, ustrojowy, ponieważ ten Sejm ustrojowy, żeby dobrze zrozumieć, czteroletni, był w formule konstytucyjnego Sejmu, ustrojowego. Czyli mógł to zrobić tylko Sejm walny, konstytucyjny, ustrojowy. I za chwilę do tego dojdziemy. Oparza, że tak pokierowała losami dziedzicznych królów Polski określonych w Konstytucji 3 maja 1791 roku, zaczynającej się od Fryderyka Augusta, a następnie jego córki Marii Augusty Nepomuceny, że Fryderyk August I, urodzony 23 grudnia 1750 roku, umiera 5 maja 1827 roku w Dreźnie, zostawiając jedyną córkę Marię Augustę Nepomuconą, urodzoną 21 czerwca 1782 roku, która ipso facto została z dniem 5 maja 1827 roku, w myśl zapisu Konstytucji, jakby królem Polski, to znaczy sobie trochę sami zaprzeczamy, ale no regentem, takim królem Polski oczekującym na, ale nie już dynastycznym, tylko takim królem Polski, którego można by nazwać wadliwym królem Polski.
Maria Łuca Nepomucena Wetyn nie wyszła za mąż i zmarła bezdzietnie w dniu 14 marca 1863 roku. W tym momencie wszedł w życie in vigore zapis Konstytucji 3 maja, dający Sejmowi Walnemu, ale konstytucyjnemu, prawo wybierania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Czyli jeżeli wygasł ten pierwszy dom, no to trzeba wybrać kolejny, prawda? Czyli już ten wybór na przykład męża dla Marii byłby też wyborem dynastycznym. Znamy sytuację Polski z marca roku 1863. Trwało powstanie styczniowe, a następnie kolejne represje zaborców. Trzeba było cierpliwie czekać, aż Sejm Walny się zbierze. No tutaj dodalibyśmy teraz konstytucyjny Sejm Walny. Miało to miejsce, o czym była już mowa wyżej, w dnia 4 października 2014 roku, gdy prawem zwyczajowym zebrał się wskrzeszony Sejm Walny Ordynaryjny, zwyczajny, pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej na pierwszej sesji inauguracyjnej na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Kolejne sesje Sejmu Walnego zakończyła 11. sesja w Wiśniczu w dniach 19-20 grudnia 2015 roku, na której postanowiono zamknąć, zawiesić kadencję Sejmu Walnego Ordynaryjnego Zwyczajnego i jednocześnie zwołać w roku 2016 drugi Sejm Walny Nadzwyczajny Konstytucyjny, czyli drugi po tym pierwszym czteroletnim z XVIII wieku, planowany pierwotnie w Konstytucji z 13 maja 1791 o Sejmach Zwyczajnych Nadzwyczajnych na 1 października 1816 roku. Drodzy Państwo, w dniach 18-20 marca 2016 roku zebrał się na pierwszej sesji inauguracyjnej Sejm Walny Nadzwyczajny Konstytucyjny na Zamku Leszczyńskim w Rydzynie pod węzłem Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej. Podczas obrad tego Sejmu Walnie oficjalnie wskrzeszono państwowość Królestwa Polskiego, dążąc w jak najkrótszym czasie do określenia dynastii panującej, obioru króla Polski, ewentualnie pary królewskiej, aż do ich koronacji. Kolejne Sejmy Walne miały mieć charakter konwokacyjny, przedelekcyjny, o czym była już mowa wyżej. Czyli w Darłowie był 22-24 kwietnia 2016 roku, w Łowiczu 26-27 maja 2016 roku i w Baranowie Sandomierskim na Zamku Leszczyńskim 9-11 czerwca 2016 roku. Drodzy Państwo, no tu często pada oczywiście wobec nas zarzut czy pytanie, jakim prawem? No więc my właśnie staramy się, jest to bardzo skomplikowane i Państwo na pewno gubicie się w tym, co czytamy. Dlatego odsyłamy do tekstu pisanego, ale drodzy Państwo, no to trzeba wypowiedzieć. No bo jakim prawem? No to właśnie czytamy, takim prawem. No ale jest skomplikowane. No przepraszamy, no to nie, że jakoś tam, tylko to trzeba po prostu prześledzić, że obiór króla to nie były żarty, tak? To był najpierw Sejm Konwokacyjny, to myśmy zrobili trzy jakby sesje Sejmu Konwokacyjnego, Darłowo, Łowicz, Baranów, Sandomierski, Zamku Leszczyńskich. A następnie, drodzy Państwo, spotkaliśmy się na już Sejmie Walnym Elekcyjnym 15-17. To wszystko sobie można znaleźć na www.metrykakorona.org.pl. Jakby ktoś miał z lupą chciał, to bardzo prosimy, zapraszamy na www.metrykakorona.org.pl. Tam jest, wszystkie są dokumenty, można je przejrzeć. Bo metryka koronna to jest jak metryka urodzenia, to są konkretne dokumenty, tak? One nie są fabrykowane, zmieniane, antydatowane, one cały czas tam wiszą. A że Państwo się tym nie interesowaliście, nie interesujecie, no to się pytacie, jakim prawem. No ale czy zaglądacie na przykład do monitora polskiego i do ustawodawstwa III RP i pytacie się, jakim prawem? No z komunikatorów słyszycie najczęściej, trzeba tak, trzeba tak, trzeba tak, tak? Z telewizji i tak dalej. No tutaj niestety my nie mamy mediów, które by mówiły, no jakim prawem, tak? Dlatego musimy zastąpić te media i wytłumaczyć tutaj, jakim prawem, tak? Więc, drodzy Państwo, idźmy dalej. Następnie w Gdańsku Oliwie, w eks-klasztorze pocysterskim, gdzie 7 października 1587 roku przybył ze Szwecji w zaprzysiągu pakta konwenta król polski Zygmunt III Waza oraz gdzie wylądował w 1697 roku prawowity król polski Ludwik Franciszek de Bourbon-Conti podczas nieudanej wyprawy po koronę polską, gdzie zapewne przebywał król polski Stanisław Leszczyński podczas obrony Gdańska na przełomie lat 1730-34, odbył się w dniach 15-17 lipca Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny, obierając w dniu 16 lipca 2016 roku w Dzień Matki Bożej Szkapleżnej dynastię panującą Leszczyńskich oraz obierając króla i królową Polski w osobach Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego jako Wojciecha Edwarda I oraz Iwonę Leszczyńską jako królową Iwonę. Sejm Walny Elekcyjny Konstytucyjny w Gdańsku-Oliwie 15-17 lipca 2016 roku był naszym zdaniem Sejmem opatrznościowym. Przez opatrzność rozumiemy dzień 16 lipca 2016 roku, Dzień Matki Bożej Szkapleżnej, drugi dzień obrad, podczas którego na żądanie zdecydowanej większości posłów i senatorów podjęto jednogłośnie decyzję określającą dom panujący, ród panujący, alias familię panującą Leszczyńskich oraz dynastię panującą Leszczyńskich, zaczynającą się na rodzinie Leszczyńskich, na ślubnym małżeństwie Leszczyńskich w osobach Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, króla Polski, urodzonego 5 stycznia 1960 roku w Myszkowie oraz jego żony Iwony Leszczyńskiej do domu Leszczyńskiej królowej Polski, urodzonej 13 sierpnia 1961 roku w Jaworznie.
Na pewno wielką opatrznością jest to, że przedstawiciele domu Leszczyńskich pochodzący z dwóch różnych linii genealogicznych, niespokrewnionych co najmniej od 5 pokoleń wstecz, znaleźli się razem jako katolickie małżeństwo na sejmie walnym elekcyjnym w dniu 16 lipca 2016 roku w Gdańsku-Oliwie, mając wówczas dwie córki i dwóch synów z kości, na którym obrana została dynastia panująca, wcześniej zabrana dynastia panująca, dom panujący Leszczyński. Był to warunek sine qua non, abyśmy mogli być obrani na dziedzicznego króla Polski, królową Polski, bo oboje spełnialiśmy warunek sejmu walnego elekcyjnego odnośnie domu i dynastii panującej, to znaczy oboje byliśmy z domu Leszczyńskim. I teraz takie krótkie resume. Drodzy Państwo, żeby dokonać takiej właściwej elekcji na króla Polski, królową Polski, trzeba było wykonać bardzo dużo kroków, które opatrzność nam pozwoliła wykonać. To wydaje się prawie niemożliwe. To znaczy, trzeba było zwołać najpierw sejm walny. Napisaliśmy, odbyć sesję. Potem w Wiśniczy uchwalić, że będzie sejm walny konstytucyjny. Potem ogłosić skrzeszenie Królestwa Polskiego. Potem ogłosić sejmy walne konwokacyjne. Były ich trzy. Potem ogłosić sejm walny elekcyjny. Po elekcji zwyczajowo był sejm walny pacyfikacyjny. Też się odbył. Całe te procedury, drodzy Państwo, myśmy wykonali, żeby spełnić wymogi prawa zwyczajowego, ale też odnoszące się do zapisów Konstytucji 3 maja, żeby była jakaś ciągłość, żebyśmy mogli się do tego jakoś odnieść, żeby była ciągłość tego królestwa, tak, żebyśmy się całkowicie nie rozjechali. Żeby to nie było zupełnie jakieś nowum, że tam to wszystko odrzucamy, tak, i my tworzymy od nowa. No nie. Czyli oparliśmy się na sejmikach przedsejmowych, przed sejmem walnym w Niepołomicach. No to konstytucja o sejmikach. Oparliśmy się na sejmie walnym, zwyczajnym, a później na sejmie walnym nadzwyczajnym, czyli konstytucyjnym, drodzy Państwo. Wszystko staraliśmy sobie zrobić w formule lege artis. Jak się nas pytają, no to tłumaczymy w tej chwili to, co jest oczywiście skomplikowane i jakim prawem. Natomiast trzeba to próbować objąć. Dzisiaj słyszeliśmy gdzieś tam w mediach wypowiedź Grzegorza Brauna, zupełnie niby monarchistę. No, spuścimy zasłonę milczenia, jaki to z niego monarchista, drodzy Państwo. W każdym razie miał też pytanie z sali, było na temat dynastii panującej. Człowiek udaje, że nie wie, nie słyszał o nas, w ogóle nie zna Leszczyńskich. Na miłość Boga, no, po prostu panie Braun, za dużo nie ma dynastii panujących. No, to jest taka wiedza chyba szkoły podstawowej, a pan niby skończył szkołę wyższą. Więc Grzegorz miał żną głupa i odsyłał do jakiegoś Bartyzela, prawda, żeby on tutaj określał, drodzy Państwo, dynastię panującą. Nie do sejmu walnego, nie, do jakiegoś Bartyzela. Eksperta, tak. Drodzy Państwo, to jest oczywiście tragiczne to co mówi Braun i to, co mówią inni, ale my jakby tutaj jesteśmy poza tym wszystkim, tak. Dla nich my jesteśmy w jakimś sensie w innym świecie, a dla nas to oni są kosmitami, tak, bo oni zajmują się jakimś bolszewickim bagnem, drodzy Państwo, i z tego chcą coś zrobić. No to jest po prostu słabe, to jest lipa, panie Braun et consortes, tak? To jest totalna lipa i nie mówcie, że jesteście monarchiści, bo po prostu nie jesteście monarchiści, skoro zakładacie partię i tak dalej, grzebiecie się w bolszewickich systemie. To nie jesteście w żaden sposób monarchiści. Tak? Deklaratywnie być może tak, ale w sensie po owocach was poznajemy, absolutnie nie. A jeżeli ktoś nie potrafi upokorzyć się, tym bardziej, że Grzegorz Braun tam zrobił takie eventy, w którym zaprzysięgał, podpisywali. Panie Braun, no jest taki link pana nagrania, że pan przysięgał, że jak pojawi się król, to będzie pan mu podległy. No i co? Wycofuje się pan z tego? Czy pan nie uznaje? Jak pan nie uznaje, to prosimy stworzyć rokosz. Dlatego być może ta konfederacja Braun to jest z punktu widzenia naszego rokosz antykrólewski. To są rokoszanie, nie konfederaci. Rokoszanie. Znaczy Mentzena nie podejrzewam, że on tam w ogóle myśli o monarchii. Czy innych tam, niby wolnościowców. Oni są zagorzali właśnie demokraci, czyli są w tym tłumie, prawda, ukrzyżować Chrystusa i uwolni Barabasza, no bo nie może być inaczej. Natomiast Braun się jeszcze się ślizga, tak, że on niby jakaś korona i tak dalej, ale on się nie chce wypowiadać, drodzy Państwo, o nas. Powinien się odnieść. Wszystko jest opublikowane, panie Braun. Genealogia, WW Król Polski, wszystko jest. Proszę spojrzeć, pomyśleć, zastanowić się, tak? Czy ma pan jakieś inne rozwiązania. Tak? Po prostu, czy dalej pan się będzie grzebał w tej bolszewii? To tak a propos, drodzy Państwo, też do innych apel. Po to ten memoriał, może opatrznościowo powiedzieliśmy też memorandum, bo to w jakimś sensie jest też memorandum. Memoriał, memorandum, drodzy Państwo, które przeczytajcie ze zrozumieniem, bo naprawdę jest to dosyć skomplikowane. I jak czytamy, sami widzimy, że to bardzo skomplikowane. A publikujemy to w Dzień Świętego Stanisława, żebyście zrozumieli, że to jest w tym nimbie, w tej formule zjednoczeniowej, której patronem jest Święty Stanisław, tak?
A hymnem tutaj jest Gaudium Mater Polonia. To zrobicie. I tutaj w tej formule trzeba się, drodzy Państwo, zmieścić, a nie próbować nie zauważać nas. Że nie widzimy Leszczyńskiego to, co robi. Nie widzimy, tak? Nie widzimy Bourbonów, nie widzimy Leszczyńskiego, nie widzimy. Udajemy, że nie widzimy, tak? No, Panie brał, na miłość Boga, tak? To znaczy, można ich tylko zrozumieć, że chcą zamilczeć rzeczywiście nasze królestwo, zamilczeć nas chcą, żeby dalej tkwić w tej Bolszewii. To jest jedyne wytłumaczenie tych ludzi, ale to jest oczywiście tragiczne wytłumaczenie. Czyli chcą zamilczeć to, co robimy, żeby, drodzy Państwo, dalej oni mogli istnieć. A jednocześnie deklarują się jako monarchiści. To tak, jakby ktoś był chrześcijaninem, ale nie widział Jezusa Chrystusa, tak? No to jakaś, drodzy Państwo, aberracja, czy jakby to powiedzieć, tak? No coś nie tak. W każdym razie, drodzy Państwo, dalej w tym memorandum będziemy powoli kończyć, bo ono jest długie. Nawiązujemy do zasad ustrojowych Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. My troszeczkę przewiniemy teraz i zapraszamy Was, drodzy Państwo, do lektury. My już będziemy powoli kończyć, przejdziemy do końca, drodzy Państwo, na koniec tego naszego memoriału. Miejmy nadzieję, że zachęciliśmy Was, drodzy Państwo, w którym odnosimy się już do rzeczywistości, tak? No bo, drodzy Państwo, i może przeczytamy już, drodzy Państwo, przytaczamy tutaj formułę taką i robimy jakby analizę tej rzeczywistości, która jest, i wyciągamy wniosek, że prawo publiczne nie może być zamienione umowami osób prywatnych. To znaczy, to co stworzyła Bolszewia, popełnia w cywilizacji łacińskiej podstawowy błąd, który chcielibyśmy, żeby Państwo żebyście na to zwrócili uwagę. Jak przeczytacie ten memoriał czy memorandum, to tam jest wszystko dokładnie opisane, ale chodzi o to, że jeżeli zbiera się jakaś grupa osób, którą nazywamy partia czy komitet wyborczy, to jest grupa osób prywatnych. No nie może grupa osób typu partia być organem państwowym, bo nie jest, tak? Nawet Bolszewia sobie tego nie uzurpuje takiego statusu, że partia jest organem państwowym, tak? Czy komitet wyborczy. W związku z tym to jest zespół ludzi, którzy daje kandydata do wyborów samorządowych, sejmowych, parlamentarnych, czy tam europarlamentarnych, ale to jest cały czas grupa osób prywatnych. I taka osoba, taki zestaw osób może tworzyć prawo dla siebie samego, na przykład dla stowarzyszenia, towarzystwa, czy dla partii, tak? Ale nie może tworzyć prawa publicznego. Bo w cywilizacji łacińskiej Rzymianie już do tego doszli, że jus publicum privatorum pactis mutari non potest. Prawo publiczne nie może być zmieniane osób prywatnych. Czyli nie może ta formuła funkcjonować, żeby uznać to, co oni uchwalą w tym Sejmie na Wiejskiej, jako prawo publiczne. Czyli jest to prawo, które dotyczy tylko Platformy, PiSu, Konfederacji, Hołowni i kogoś tam jeszcze. Ich tylko członków to dotyczy, ich towarzystw, ich zespołu partii. To jest prawo ichnie. To nie jest prawo narodowe, absolutnie. I, drodzy Państwo, przeczytamy Wam. Przede wszystkim, jako przedstawiciele cywilizacji łacińskiej, musimy odróżnić prawo publiczne od prawa prywatnego. Troszeczkę żeśmy wyskrolowali i poszliśmy do przodu w tym memoriale. Prawo publiczne ustanawiać może wyłącznie organ władzy publicznej, jakim jest Sejm Walny, złożony z przedstawicieli samorządu, tak w Izbie Poselskiej, jak i w Senacie. Przedstawiciele ci absolutnie nie mogą reprezentować interesu prywatnego. Więc żeby tworzyć prawo publiczne, to muszą być osoby publiczne, czyli samorządowcy, tak? Sejmikowi, na przykład radni powiatowi, którzy idą do Sejmu, są delegowani deputatami i tam tworzą prawo publiczne. To nie są osoby wtedy prywatne, ponieważ to są osoby publiczne, które tworzą prawo publiczne, logiczne i proste. Stąd była konstytucja o sejmikach, zwracamy uwagę. I jeszcze był taki status wtedy, że to robiła szlachta, czyli można powiedzieć obywatele rozumiani, że tak jak w starożytnym Rzymie byli obywatele civitas i populus i byli ludzie, znaczy lud był i civitas, tak? Czyli tylko obywatele mogli tworzyć prawo, ponieważ oni byli już na tym poziomie publicznym, drodzy Państwo. Do władzy publicznej można się dostać wyłącznie poprzez prawidłowo zwołane apartyjne sejmiki ziemskie i sejmiki grodowe, bo są miasta na prawach powiatu. Tylko wówczas takie gremium może reprezentować interes publiczny, a nie prywatny. Dopiero w taki sposób wybrane rady miasta lub rady powiatu mogą stanowić prawo publiczne, w tym przypadku lokalne. Na przykład Rada Miasta i tak dalej. Tak, to jest prawo publiczne, ale lokalne. Rada Powiatu jest prawo, ale lokalne, powiatowe. Sejmik Wojewódzki jest prawo publiczne, ale o ile to są samorządowcy, na przykład z powiatu. I Sejm Walny, jeżeli to są samorządowcy, prawo publiczne. Ale to muszą być samorządowcy, to muszą być z powiatu, samorządowcy, na przykład radni powiatowi.
Przedstawiciele partii wstawieni na listy wyborcze poprzez komitety wyborcze mogą stanowić wyłącznie prawo prywatne obowiązujące tych, którzy ich wytypowali, a więc gremia partyjne lub inne. Uchwalone prawa przez gremia partyjne lub inne, czyli komitety na przykład wyborcze, nie dotyczą narodu. Reasumując, poseł czy senator partyjny jest władny stanowić prawo prywatne dla członków swojej partii. Nic ponadto. Ktoś powie w tym miejscu, czyli obecny Sejm na Wiejskiej jest organem prywatnym. Sejm i Senat. Tak, oczywiście, jest to organ prywatny, mogący stanowić prawo wyłącznie dla członków partii, które mają swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie. Prawo uchwalane w takim Sejmie nie może być uznawane za prawo publiczne, czyli za prawo powszechnie obowiązujące. I tu się wypowiedzą konstytucjonaliści i, drodzy Państwo, i inni na nasze diktum, czy może jest inaczej, tak? Może my się mylimy, tak? No ale w cywilizacji łacińskiej nie możemy się mylić. I widzicie, że tu w tym momencie deus ex machina, to wszystko, co oni robią, jest nielegalne, tak? Przekładając na ten stan rzeczy, przekładając ten stan rzeczy na eurowybory, anno domini 2024, bo teraz czekają w Bolszewii Polaków te eurowybory, konkretni przedstawiciele na listach wyborczych zostali zgłoszeni najpierw przez partie polityczne, a następnie przez komitety wyborcze do tzw. Państwowej Komisji Wyborczej. Sama Państwowa Komisja Wyborcza oraz jej organ wykonawczy Krajowe Biuro Wyborcze są organami niekonstytucyjnymi. Tej konstytucji z 2007 roku Stolcmana Kwaśniewskiego nie ma tego organu. I składają się z dwóch zawodowych sędziów na czele, ta Państwowa Komisja Wyborcza, bo chcielibyśmy się na chwilę zatrzymać, bo ten system wyborczy bolszewi stawiamy w opozycji, czy w konkurencyjny nasz projekt sejmików, czyli konstytucji o sejmika z 24 marca 1991 roku. No więc oni wymyślili, że my byśmy powiedzieli, coście zrobili z tą konstytucją, bolszewicy. Dlaczego o nich w ogóle nie mówicie, tak? I historycy. Ale co oni wykombinowali, drodzy Państwo, że w Państwowej Komisji Wyborczej, która liczy te głosy, bo tak jak powiedział Stalin, nieważne jak się głosuje, ważne kto liczy. No to kto liczy? A tak naprawdę kto ogłasza, tak, bo oni tam nie liczą. To jest PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, która się składa z dwóch sędziów, teraz słuchajcie Państwo, z dwóch sędziów, jednego z Trybunału Konstytucyjnego, drugiego z Naczelnego Sądu Administracyjnego, drodzy Państwo, oraz siedem osób mających kwalifikacje do wykonywania stanowiska sędziego, czyli mówiąc prawnicy, tak. Pamiętamy, że drodzy Państwo, przed Dawidem były rządy sędziów, tak? Drodzy Państwo. No i teraz tak, przewodniczącym PKW jest Sylwester Marciniak, został delegowany w skład PKW przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie w jednym z wydziałów tego sądu funkcjonował do niedawna sędzia, który poprosił kilka dni temu azyl polityczny na Białorusi. Jest tak? Jest tak. I teraz mamy taką sytuację, czy w takim razie PKW z takim przewodniczącym gwarantuje uczciwe wybory? Drodzy Państwo, mało tego, pan Marciniak jest jakby w jakimś sensie rzecznikiem Naczelnego Sądu i już dzisiaj wydał komunikat, że jest wniosek o złożenie z urzędu pana tego, co tam pogłosił o azyl, a jednocześnie, drodzy Państwo, a jednocześnie Bodnar, drodzy Państwo, też partyjny funkcjonariusz, który jest ministrem sprawiedliwości, powiedział, że zaczyna procedurę pozbawienia immunitetu, czyli minister sprawiedliwości chce pozbawić immunitetu, a sam sąd już złożył wniosek o pozbawienie go statusu sędziego. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaka tu jest oczywiście nie lipa. No, trzeba immunitet, tak, potem procesy, drodzy Państwo, no tragedia po prostu. Tragedia, kakofonia, tak. Minister sprawiedliwości chce pozbawienia immunitetu sędziego, czyli zostawić go jako status sędziego, a sam sąd naczelny i rzecznik tego sądu, czyli przewodniczący PKW, nomen omen, dwa w jednym, pan Marciniak, który jest w fatalnej sytuacji, można powiedzieć, w sensie podejrzenia, co tam się działo w tym sądzie, bo ten sąd całkowicie powinien być zlikwidowany. To znaczy, totalnie jest ten sąd i ci wszyscy sędziowie są złożeni z urzędu. Nie, że składają tego człowieka, tylko jak owoc zatrutego drzewa, cały ten sąd administracyjny trzeba po prostu wyrzucić i wszystkich tych sędziów. Wszystkich, co do jednego. Pozbawić ich wykonywania zawodu, tak? I wtedy jesteśmy pewni, że już tam nie ma zdrajców. A rzecznikiem tego sądu jest przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, czyli pan Sylwester Marciniak, który wydaje komunikat, że oni będą starać się pozbawić urzędu sędziego, złożyć z urzędu sędziego tego, co poprosił azyl. Nie wymawiamy nazwiska, bo jako osoba podejrzana ma swoje prawa i, drodzy Państwo, nie będziemy używać tutaj nazwisk. No i sobie nikogo też pochopnie na przykład krzywdzić, tak, bo nie znamy przyczyn i tak dalej, tak. Może to jest jakiś Kukliński nowy, drodzy Państwo, także tutaj ostrożnie z nazwiskiem, ale Państwo wiecie, o co chodzi. Ale sam Marciniak jest w fatalnej sytuacji i teraz czy on gwarantuje uczciwe wybory? Czy gwarantował i czy gwarantuje? Bo teraz Marciniak jest z tego owocu zatrutego drzewa, jest z NSA, tak? On jest wydelegowany przez NSA i jest przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli po prostu jest no totalnie
jakby będziesz w kręgu podejrzanych, a jest przewodniczącym i będzie ogłaszał wyniki wyborów. I ogłaszał wyniki wyborów, drodzy Państwo. Mieliśmy z nim doświadczenie, bośmy w ramach startu do Senatu sprawdzili pana Marciniaka. Okazało się, że Marciniak sam ustala zasady startu do Senatu i na przykład zażądał 1000 podpisów do komitetu, który nie jest w ustawie wprost, expressis verbis, ale on się uparł, że to nie ma, ale jest, tak? Więc pan Marciniak po prostu pilnuje tego, żeby już nie oddać Solidarności i Senat i naszym zdaniem był w totalnym błędzie, ale no i podpadł nam bardzo już, tak? Widzimy, że on nie respektuje właściwie prawa w rozumieniu, że ducha praw, tylko próbuje znaleźć furtki, że nie. Senat to my, tak? Czyli oni. We władzach PKW i Krajowego Biura Wyborczego zasiada w większości kasta sędziowsko-prawnicza. Nie ma żadnego przedstawiciela Sejmu, Senatu, ławnika. Proszę Państwo, ci, co liczą głosy, nie są nasi. To są oni. Oni sobie brali przedstawicieli. Czyli to jest tragedia, tak? Za czasów Królestwa wybory ogłaszał to prymas. Prymas, drodzy Państwo. Prymas ogłaszał, kto wygrał, tak? Nie rekomendujemy rodakom pójścia na jakiekolwiek wybory organizowane przez Trzecią RP. Jeśli sędziowie oraz prawnicy nie zostaną dokładnie zlustrowani pod kątem kolaboracji ze służbami oraz kontrwywiadowczo, czyli ze służbami krajowymi i obcymi. To nie może ktoś współpracować ze służbami. Mamy fatalne doświadczenie. Oraz jeśli nadal przewodniczącym PKW będzie Sylwester Marciniak i cała reszta składu PKW. Czy czas na konstytucję wyborczą gwarantującą Polakom narodowych, a nie partyjnych przedstawicieli. Takiej konstytucji w imię dorobku Sejmu Staroletniego się domagamy, czy domagajmy pod rygorem bojkotu wyborczego. Drodzy Państwo, po tym co się stało, cała ta Państwowa Komisja Wyborcza z Sylwestrem Marciniakiem na czele, won, te kalisze tam są inni, drodzy Państwo, won, ponieważ oni są już z tego drzewa zatrutego, tak? Ta genealogia pokazuje, że to jest wszystko won. No ale jak pójdziemy za daleko, to wszyscy won. Dlatego tu jest potrzebne, żebyście, drodzy Państwo, przesiedli się z tej szkapy, to ledwo zipie, i przeszli do Królestwa Polskiego i funkcjonującego Sejmu Walnego, który funkcjonuje. Żaden problem, żeby Rady Powiatu, wybierając sobie na przykład starosty, nie mogły sobie wybrać przedstawiciela jednego do powiaty ziemskie, do Sejmu Walnego, do Izby Poselskiej. Jaki to jest problem? Czy do Sejmiku? Drodzy Państwo, to jest. To jest jeden dzień na uchwała i po temacie, tak? Sejm Walny istnieje, tak? A do Sejmu Walnego Konstytucyjnego tak samo można w tej formule wybrać. Więc my nie musimy się oglądać, a z Bolszewia łaskawie nam to zezwoli, tylko my prawem zwyczajowym mówimy nie. My domagamy się Sejmu Walnego opartego o samorządy, żeby było prawo publiczne, nie prawo prywatne, prawo partyjne, które was dotyczy. W tej logice, której wam przed chwilą wyłożyliśmy. Więc konkluzja tego dzisiejszego memoriału, czy memorandum, jest taka, drodzy Państwo, że wrotami do władzy jest konstytucja o sejmikach z 1791 roku 24 marca, o której Bolszewia próbuje nic nie mówić, zatuszuje. I druga konstytucja, jak działał Sejm, to jest z 13 maja. Oni tą środkową, uważając, że oni też będą jedną konstytucją próbowali cały ustrój państwa określić, a sposób wyboru scedują na ustawę. I teraz ustawa i na regulamin sejmowy. Czyli nie pan, zobaczcie Państwo, że jest konstytucja, niżej jest ustawa, która reguluje ordynację wyborczą, a jeszcze niżej sam Sejm sobie reguluje zasady funkcjonowania, regulamin. Więc jest to totalna lipa i na to jako społeczeństwo nie powinniśmy się godzić, tak? I państwo nie powinniście godzić. W Królestwie jest inaczej. My chcemy mieć 3 konstytucje. Tylko dopowiem, że Sejm Walny Konstytucyjny dalej obraduje, bo najpierw obradował 4 lata do 20. Przesunęliśmy to o 4, najpóźniej 5 lat jeszcze do 2025. Chcemy jakby skonkludować te nasze konstytucje, które podjęliśmy, drodzy Państwo, i zamknąć. Oczywiście możemy przedłużyć o kolejny rok czy dwa, bo trudno, żebyśmy sami sobie nakładali ramy czasowe, drodzy Państwo. Więc tutaj namawiamy Was do jakby mądrości, tak, do roztropności, żebyście dobrze przeczytali ten memoriał, żebyście, drodzy Państwo, pamiętali, że święty Stanisław jest świętym, ale patronem Królestwa Polskiego, nie patronem Polski. Tak jak Wojciech nie jest patronem Polski. Święty Wojciech jest patronem Królestwa Polskiego. Święty Stanisław jest patronem Królestwa Polskiego. Nie dajcie sobie mówić, że jakiś patron Polski, czy patron Bolszewi. Nie. Święty Stanisław jest patronem Królestwa Polskiego. Został przyjęty jako patron, drodzy Państwo, zjednoczyciel, tak? No a szczególnie święty Wojciech, tak, który funkcjonował już właściwie, można powiedzieć, w formule quasi-królewskiej. Więc są to nasi patroni, zresztą no, widać po regaliach, insygniach, po obrazie tutaj w Myszkowie, drodzy Państwo,
że no, Stanisław jest pokazany tutaj z koroną, tak? Piękny obraz, bardzo wymowny. I drodzy Państwo, dlatego tutaj w rogu był cały czas, że jakby święty Stanisław niesie na poduszce koronę, tak? Drodzy Państwo, też jakaś opatrzność tutaj, że w Myszkowie jest taki piękny obraz jakiegoś krakowskiego, drodzy Państwo, malarza, także w takim pięknym ornacie, czy drodzy Państwo, z pastorałem, no przepiękny ten obraz. Drodzy Państwo, w tym kościele byliśmy chrzczeni, bierzmowani. Drodzy Państwo, różnie może być jeszcze w przeszłości. Powoli będziemy kończyć. Przepraszamy, że tak długo i że tak konkretnie i że tak niezrozumiale czytając ten memoriał, czy memorandum, ale drodzy Państwo, najlepiej jakbyście sobie odsłuchując to, co powiedzieliśmy, wzięli obok w PDF, no wymaga to pewnej pracy, zdajemy sobie z tego sprawę, wzięli sobie obok PDF, otwarli, znaleźli go na stronie www.metrykakorona.org.pl czy królpolski.org.pl i tak dalej. I ten memoriał, drodzy Państwo, otworzyli i jakby śledzili ten memoriał, tam są troszeczkę wpięte niektóre ilustracje, a jednocześnie słuchali to, co mówimy. Bo chcemy Wam przekazać, nie będziemy tak powtarzać się, my nie możemy wydawać co dwa tygodnie, co miesiąc memoriałów, drodzy Państwo, jakieś wypowiedzi, tylko to powinno być raz a dobrze. Wydaje się, że ten memoriał no, powinien dotrzeć w takiej formule, powiedzmy, właśnie monarchicznej, że to, co jest w tej chwili w III RP, to jest lipa. Przede wszystkim oni nie są w stanie ustanowić prawa publicznego. Mają problemy z rządnością, drodzy Państwo. I, drodzy Państwo, być może teraz Kukliński się pojawił i to jakby zdemaskował. Ale jesteśmy w stanie wyjść z tego impasu, ale tylko w formule królewskiej, tak? Tej bolszewi nie ma co już manipulować, nie ma co dokręcać czy odkręcać śrubek, bo to już się po prostu zawala. To jest totalna lipa. I dlatego, drodzy Państwo, tutaj apelujemy do wszystkich, łącznie z panem Grzegorzem Braunem, z innymi, drodzy Państwo, żeby się ogarnęli, żeby nie byli rokoszanami antykrólewskimi, stali w rokoszu, w opozycji do nas, do domu Leszczyńskich, tylko żeby odnieśli się, życzliwie, czy nawet krytycznie, ale odnieśli się, drodzy Państwo, i powoli zrozumieli, że jest to chyba jedyna szansa w tej chwili, żeby Polska dalej rosła, drodzy Państwo, i żeby ustrój nadążał to tym, co się dzieje w Polsce, w głowach, w mentalności Polaków, tak? Że Polacy dojrzewają i wiedzą, że coś tu jest nie tak w tym systemie, tak? Że to, co się w tej chwili próbuje zrobić, czyli inkorporować, to nie jest żadna integracja w Unii Europejskiej, to jest inkorporacja, drodzy Państwo. Królestwo Polskie nie jest tutaj, że tak powiem, jakąś stroną w Unii Europejskiej. My chcemy tworzyć Unię Słowiańską, to my jesteśmy tutaj rozgrywającym, tak? Podobał nam się ten występ Polki na Eurowizji, drodzy Państwo, gdzie jest pokazana wieża. Wieża to jest symbol mocy. Tutaj koń, prawda, jak szał Podkowińskiego, drodzy Państwo. Bardzo wymowny, monarchiczny klip, prezentacja, drodzy Państwo, i pokazanie, że my gramy w szachy, tak? My nie gramy w arcaby jak Unia Europejska, która jest na pasku czy masonerii, czy jakichś służb takich czy owakich, drodzy Państwo. Czyli gramy jakby tutaj w szachy, drodzy Państwo, a szachy to jest gra królewska. Także ten występ nam się bardzo podobał w tej Eurowizji. Dziękujemy tej ekipie, dziękujemy tym, którzy za tym stali. Drodzy Państwo, bo był to bardzo monarchiczny występ, przyjrzyjcie się temu występowi. Był bardzo, i co znaczy w symbolice w ogóle wieżoskości słoniowej na przykład, tak, w litanii loretańskiej. Wieżoskości słoniowej. Dzisiaj była czytana, swoją drogą, tutaj w Myszkowie ta, drodzy Państwo, litania loretańska, bo jednocześnie tutaj był dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tak swoją drogą, drodzy Państwo. Także tam jest prezentacja tych wież, tak? Drodzy Państwo, wieża jakaś siła, moc. Drodzy Państwo, a biblijne znaczenie wieży z kości słoniowej. Co to jest kość słoniowa, co to jest wieża biblijna. Polecamy, bo ten klip bardzo jest wymowny i pokazuje Wam też Polakom, coś autor miał na myśli, tak? Nie tylko piszecie matury, tam Słowacki, Mickiewicz, ale odróbcie lekcje, co oznaczają wieże, w heraldyce też, co oznaczają wieże w wielu miastach, w tym Myszkowie w powiecie jest wieża, bo w miastach też są wieże. No, postudiujcie, co to jest wieża w symbolice heraldycznej, w symbolice w ogóle biblijnej też, wieża z kości słoniowej. Drodzy Państwo, zrozumiecie, jaki to był mocny przekaz. I to nas cieszy oczywiście, że wielu zaczyna rozumieć, że Polska jest królewskim szczepem piastowym, że Polacy, naród polski jest królewskim szczepem piastowym. Więc, drodzy Państwo, kończąc już, przepraszamy, że troszeczkę żeśmy się rozgadali, ale miejmy nadzieję, że tym razem bardziej, tak powiem,
pochylicie się nad tym tekstem, nad naszą wypowiedzią i zastanowicie się nad tymi wypowiedzianymi słowami i w jakim sensie będziecie się do tego odnosić, tak? Nie jest taką ironią, drodzy Państwo. Zacznijcie od początku, tak? Jak potraktowano Jezusa, tak? Często nas się pytają, a ilu nas jest? No, w takiej formule, w której my mówiliśmy na początku, powinno nas być około 30 milionów. No bo jeżeli prawdziwi chrześcijanie są w Polsce, 90% Polaków są chrześcijanie, no to 30 milionów Polaków są anarchiści, czyli są z nami. Nie można być, jeszcze na początku powiedzieliśmy, nie można być chrześcijaninem i być demokratą, czyli nie być monarchistą, drodzy Państwo. Oczywiście my wprowadzamy ustrój mieszany, mixto, tak, monarchia mixta, czyli demokrację królewską i królewską demokrację, ale drodzy Państwo, mimo, to musi być król, tak jak na szachownicy, tak? Król jest zbity, gra skończona, over, tak? Więc, drodzy Państwo, kończąc, powiedzielibyśmy albo bolszewi, albo królestwo, tertio non datur, albo chrześcijanie, albo poganie, co w sensie, albo ateiści, tak? Czyli sataniści. Albo chrześcijanie, albo sataniści. Tertio non datur, drodzy Państwo. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze Dziewica. Z Bogiem.